Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami. Chcemy przemodlić tę naszą dzisiejszą drogę, to nasze wędrowanie, ale przede wszystkim chcemy przemodlić nasze życie i ofiarować to życie Panu Bogu, złożyć je w ofierze tu na ołtarzu wraz z Chrystusem. Niech ta Eucharystia umocni nas, posili w drodze tej naszej krzyżowej, ekstremalnej drodze, ale również w tej drodze do domu Ojca. Aby godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, tu sprawuję Wasze intencje, uznajmy naszą słabość, grzeszność. To wszystko, co nas od Boga oddala. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu. Zawsze wierzę, i on mnie wysłucha.
cieniem użyć. Nie karmiemy Cię za dobre czyny, ale za bluźnierstwo. Za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział mi Jezus, czyż napisano w Waszym prawie? Ja rzekłem, bogami jesteście. Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skrywano Słowo Boże, a Pismo nie można odrzucić, to czemu Wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, on uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzedził chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Nie może zapomnieć ta, która kocha o synu swojego łona, to
to ja nie zapomnę o Tobie i dalej kontynuuje Izajasz, wyrywam Twoje imię na moich dłoniach. Jest coś niesamowitego i myślę, że warto mieć to w świadomości, kiedy będziemy wędrować, rozważać mękę Pana Jezusa, bo On, kiedy przychodzi już po zmartwychwstaniu, objawia się uczniom, to pokazuje te dłonie, gdzie są ślady miłości. Tam, gdzie jest wyryte Twoje i moje imię. Jest coś niesamowitego. Odarto Pana Jezusa absolutnie ze wszystkiego, a On zachował Twoje imię wyryte na dłoniach, żeby już nikt nie mógł tego imienia zabrać, żeby nikt nie mógł wyrwać tego mojego istnienia z Jego serca, z Jego życia, z ofiary, którą składa za mnie na krzyżu. Jak człowiek sobie to uświadomi, zachęcam, żeby idąc w czasie tej drogi krzyżowej pamiętać o tym, to naprawdę aż ciarki przychodzą po plecach, bo taka jest wielka miłość Pana Boga do mnie. Druga rzecz dotycząca dzisiejszej naszej wędrówki, naszych rozważań. Trochę podsłuchałem już, przyznam się szczerze, nie wszystkie, żeby coś mi na trasy zostało, ale będzie o Janie Pawle II, będzie o Karolu Wojtyle. I tak znowu odniesienie do ostatnich wydarzeń. Był u nas w Oliwie, głosił rekolekcję biskup Edward Dajczak. Zresztą warto tych rekolekcji posłuchać, one są nagrane. I on mówił o swoich święceniach biskupich. Te święcenia były w 90. latach. I tych święceń udzielał mu właśnie święty już dzisiaj Jan Paweł II w Rzymie. No i była przepiękna uroczystość po święceniach. Był obiad z papieżem. I po obiedzie papież mówi, to chodźmy do kaplicy, żeby się pomodlić. No i ten świeżo upieczony biskup, tak jeszcze niewprawny, idzie do tej kaplicy, zajmuje miejsce w kręczniku, zaczyna się modlić i obok niego uklęknął Jan Paweł II. I zaczyna się modlić. On, Edward, tak patrzy na te tabernakulum, modli się, ale kątem oka widzi tą białą postać i mówi, papież, zupełnie przestrzeń, czas i wszystko inne przestało dla niego istnieć. To był moment, kiedy po prostu był tylko Pan Jezus i papież. Taka niesamowita kontemplacja, która była jakimś naturalnym etapem dnia, który właśnie gdzieś nam dobiegał połowę. I po prostu papież zupełnie wyszedł z tej rzeczywistości naszej ziemskiej i w mistycznym takim po prostu niesieniu po prostu modlił się do Boga. Edward mówił, że aż tak oczy i buzie rozdziawił, bo sobie nawet nie zdawał sprawy, że jest możliwa taka bliskość. I tak to podaję jako przykład, bo znowu, kiedy my wędrujemy i idziemy za Panem Jezusem w różnych sytuacjach życia, ktoś nam wychodzi, nie wychodzi, mamy różne stany i człowiek czasem podchodzi do tego Pana Jezusa i tak z daleka, jak słońce. Słońce jest potrzebne do życia, ale za blisko niebo się spala. A Pan Bóg mnie zaprasza do takiej bliskości, do kontemplacji, do tego, żeby zostawić cały ten świat i po prostu być z Nim. Tak myślę sobie, że to jest taka właśnie góra przemienienia. Pan Jezus zaprasza nas na tą górę nie po to, żebyśmy tam już zamieszkali, albo rozbili namioty, tak jak mówili o tym uczniowie, ale po to, żebyśmy wrócili do codzienności zupełnie przemienieni. I to jest ta dzisiejsza moc, to jest ta dzisiejsza Eucharystia. Pan Jezus zaprasza nas do takiej właśnie bliskości, żeby nas umocnić, rozesłać, żeby później, tak jak mówił Edward, za chwilę Ojciec Święty doszedł do siebie i wrócił do codziennych swoich obowiązków, do dalszego planu dnia. I trzecia rzecz, taka dotycząca zeszłego roku, bo jak pamiętacie, kto szedł, to wie, to była ogromna mgła. Na szczęście deszcz przestał padać, ale jak żeśmy szli, to po prostu ta mgła wszechogarniająca. Także tak człowiek sobie czasem zdaje sprawę, będzie w tej mgle, czy dobrze idę, czy nie. Tak już mówię też o tej szerszej mgle takiej życiowej. Łatwo zgubić drogę, ale też w mgle łatwo się zatrzymać, a idą, nikt nie patrzy, to ja już sobie tą drogę skrócę, to pójdę gdzieś tam na manowce i gdzieś tam tu jadę, albo cokolwiek innego. W tej mgle naprawdę łatwo się pogubić, łatwo stracić ten kierunek i właściwie zacząć kręcić się w kółko. Na szczęście no rok temu okazało się, że wszyscy dobrze doszli, ale w takim życiu to tak może wyglądać. Potrzebujemy takiej latarni, tak jak tutaj w rozewie, która
pokażę drogę, bo rzeczywiście to życie jest tak zagmatwane, szczególnie dzisiaj. Mamy tyle różnych głosów z prawej, z lewej, ze środka, że człowiek właściwie zaczyna bądź i czasem kręci się w kółko, a oczywiście jak w kółko, to wokół samego siebie. Co jest tym słowem, które raz dzisiaj pokaże to światło w ciemności, które raz dzisiaj poprowadzi? Słyszeliśmy o tym słowie w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Jeremiasza, gdzie on przywołuje: Panie, Ty jesteś przede mną, Ty mnie prowadzisz. I na samym początku księgi Jeremiasza jest takie cudowne zdanie, które znowu powinno zamieszkać w moim sercu na zawsze, bo Pan Bóg mówi do Jeremiasza: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, uświęciłem Cię i uczyniłem Cię znakiem dla narodów. To nie jest tak, że my tu jesteśmy przypadkowo. To nie jest tak, że to moje życie jest jakoś takie, przyszło, nie wiem, dokąd zmierzam, nie wiem, skąd przyszedłem. Tak czasem może mi się wydawać, czasem mówię bez sensu, czasem w tej błądzę, czasem jeszcze innych wciągam w tę mgłę. Ale jak jestem uświadomi, że jestem w ręku Pana Boga i to jestem jeszcze przed moimi narodzinami. Pan Bóg dał mi to wszystko, czego potrzebuję. Ukształtował mnie, uświęcił mnie, pobłogosławił mnie i dał mi moją drogę. To nagle zaczynam widzieć to światełko w tunelu. To nagle zaczynam widzieć, gdzie jest droga. To nagle zaczynam właściwie stawiać kroki i może z trudnościami, ale zmierzam do celu. Myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz, która dzisiaj jakoś tak mocno pada na glebę mojego serca, że Pan Bóg mnie ukształtował, uświęcił i posłał. A zatem, jeżeli ja jestem wierny temu posłaniu, to nawet we mgle znajdę drogę i daj Boże szczęśliwie dotrę dzisiaj na Helę, tam gdzie jest kres naszej drogi krzyżowej, ale patrząc na całe życie, szczęśliwie dotrę do domu Ojca i wypełnię to powołanie, które Bóg mi dał, bo przecież przez Niego zostałem uświęcony. Zabierzajmy poprzez stawiennictwo Matki Boża Najświętszej wszystkie intencje dobremu Bogu, prosząc o błogosławieństwo i potrzebne łaski. W tym czasie pokuty i pojednania zanieśmy Bogu nasze pokorne wołanie. Módlmy się, aby papież Franciszek, biskupi obecny wśród nas, biskup Piotr, wszyscy prezbiterzy i diakoni przykładem życia przyciągali ludzi do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby chorzy na duchu i na ciele nie poddawali się w niesieniu krzyża cierpienia. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby uczestnicy nabożeństw pasyjnych ekstremalnej drogi krzyżowej wszystkie swoje drogi łączyli zawsze z drogą Chrystusa Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby sprawujący władzę w narodach szanowali podstawowe prawa każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, dostąpili radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasza wspólnota parafiana czerpała siłę do jedności z uczestnictwa w ofierze Chrystusa. Ciebie prosimy. Chciałbym Wam zawierzyć jeszcze jedną intencję, dołożyć tą intencję do tych wszystkich, które tutaj dzisiaj ofiarowujemy w czasie mszy świętej, ale też i w czasie naszej drogi krzyżowej. Intencje świętych, powołań kapłańskich, zakonnych. Panie Boże, prosimy Cię, poślij robotników na swoje
w Najświętszej ofierze osiągnęli zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
i oddala od nas wszystko, co może nam szkodzić. Przez Chrystusa Pana naszego. Teraz czas na ogłoszenia. Usiądźmy na chwileczkę. Główni organizatorzy przygotowują się do przemówień. To ja skorzystam z okazji i po mszy świętej, zanim wyruszycie w trasę, zapraszam na poczęstunek przygotowany przez naszych parafian. Trzeba zejść na dół do Inigo Cafe i tam wziąć sobie ciepłą zupkę, kanapki i słodycze na drogę. Są tam też dostępne toalety. A skoro już wojownicy są gotowi, to oddaję głos. Wow. Dużo was. Następnie chciałbym podziękować księdzu biskupowi, że przyjął zaproszenie i odwiedził nas po raz kolejny. Ojcu proboszczowi za tą świątynię, za tych wszystkich wolontariuszy, którzy przyjęli nas tak ciepło, z otwartym sercem. Wszystkim księżom za tą mszę, za waszą posługę. Moim współbraciom, wojownikom Maryi, którzy pomagali mi podczas tej organizacji, ale przede wszystkim za waszą modlitwę. Chciałbym również podziękować wam, tu wszystkim zgromadzonym, bo jesteście odpowiedzią na głos Pana Jezusa Bądź za mną. Nie jest łatwo dzisiaj odpowiedzieć na ten głos, szczególnie gdy musimy od siebie wymagać. I nie te 49 km będzie największym wyzwaniem. Może się okazać, że największym wyzwaniem dla nas będziemy my sami. Może dzisiaj, po raz pierwszy od dłuższego czasu, chwycisz swoją żonę za dłoń. Ona tak długo czekała na ten gest miłości i pojednania. Może w tej dłoni przez cały rok trzymałeś butelkę z alkoholem. I dzisiaj stwierdziłeś, że zrywasz się na ogień. Może będzie jeszcze bardziej ekstremalnie. Dzisiaj po raz pierwszy zegniesz kolano w konfesjonale i pojednasz się z Panem Bogiem. Bo omijałeś szerokim łukiem. Jak widać, ekstremalność naszego życia może być trudniejsza niż te parę kilometrów pomiędzy Jastrzębią Górą a Helem. Ale warto to zrobić, dopóki jeszcze nie jest za późno. Niech to kredo tegorocznej ekstremalnej drogi krzyżowej, słowa świętego Jana Pawła II, musicie od siebie wymagać, wyryją się złotymi literami, w naszych sercach, abyśmy byli w stanie pokonywać nasze słabości i stawać się coraz lepszymi. A jak już zanurzymy się w tej ciszy naszego serca, to pewnie będziemy szukali odpowiedzi, z którymi tutaj przyszliśmy. Wiele jest takich pytań. Dlaczego ja? Dlaczego moja żona? Dlaczego moje dziecko? Co z moim małżeństwem? Dlaczego tak często upadam? Ale wystarczy zaufać Panu Bogu. Przytulmy się dzisiaj do serca Pana Jezusa na tej drodze krzyżowej. I wtedy okaże się, że problemy i te krzyże, z którymi dzisiaj tutaj przyszliśmy, wcale nie są takie ciężkie. Niech wasze serca będą gotowe na to wyzwanie dzisiejszej nocy. Bóg zapłać. Drogi siostry, drodzy bracia, krótko o tym duchowym występie wojowników Maryi. To tak krótko postaram się powiedzieć. W intencji imieniu ojca proboszcza, w intencji wszystkich naszych parafian chelskich, będziemy was witali w naszym kościele. Z wami razem pójdę. Ojciec proboszcz o godzinie 6 otworzy kościół, wystawi najświętszy sakrament, o 8 będzie msza święta.
Jastrzębią Górę, także nasi parafianie narobili kanapek, piekli ciasta. Proszę tam wstąpić, tak żeby nic nie zostało. Później nam Franciszkanom wszystko przynoszą na probostwo, a człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego udźwignąć. I proszę pamiętać jedno, że jak już przekroczymy znak Hel, to jest bliżej niż dalej. Tutaj mamy taki drobny upominek dla księdza biskupa od nas wszystkich. Aby ten Hel, który jest tak bliski księdzu biskupowi, tak bliski sercu, zawsze był w zasięgu ręki i wzroku. Wdzięczni uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej po piasku. Kierowcy będą odwozili też nieświadczą usług transportowych tutaj w Peru.
ziemia jest twarda, teren nie jest zalany, więc powinno się iść dosyć wygodnie. Zejścia, tak jak w zeszłym roku, z plaży są oznaczone światełkami i odblaskami. Oczywiście są światełka białe i czerwone. One są i na plaży, na wysokości zejść, jak i same zejścia z plaży też są oznaczone. Na trasie będzie, tak jak w zeszłym roku, i dziękujemy za tę posługę podolog, czyli osoba zajmująca się kondycją stóp. Jest w przypadku jakichś ran, otarć, pęcherzy, ten zespół będzie w swoim kamperze. Kamper będzie się przemieszczał w miarę, powiedzmy, pewnie tej głównej fali tutaj naszych pielgrzymów i przemieszczania się. Zostały jeszcze pakiety rozważania, świadectwa i krzyże, które można nabyć w salce tam, gdzie na dole, piętro niżej, tam gdzie właśnie kanapki i ciasta. Zachęcamy do zaopatrzenia się w te pakiety. Jak już ojciec wspomniał przed chwilą, od godziny 6 do 8 w kościele w Helu będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza święta będzie o godzinie 8 i po mszy świętej nadal będzie możliwość uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 12. I tak jak ojciec powiedział, parafianie tam już zapraszają na halę, gdzie będzie trwał poczęstunek od godziny 6 do 12. Wejście na halę będzie oznakowane. Zapraszamy i poszukujemy osób chętnych, które chciałyby pomóc w organizacji EDK w przyszłym roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez stronę i tam podane kontakty. Jest nam też miło poinformować, że w przyszłym roku jest planowana EDK, ale RDK bardziej, powiedzmy rodzinna droga krzyżowa o długości około 10 km. Będzie można więc wziąć udział w niej ze swoją rodziną. Tak, aby kształtować w dzieciach od młodszych lat tę duchowość, ale i hart ciała i ducha. Więcej szczegółów będzie na stronie EDK. Już kończę. Prosimy też o to, abyście się zapisywali poprzez stronę EDK. Jest to istotna dla nas informacja organizacyjna, ile będzie osób, czy to będzie 200, czy 500, czy 1000. Od tego na pewno sprawy organizacyjne mocno zależą, więc bardzo o to prosimy. Nawet jeżeli się nie zapisaliście, to też prośba dla statystyk, żeby się jeszcze zapisać na stronie. Jeżeli ostatnie ogłoszenie, jeżeli chcielibyście się podzielić jakimś świadectwem, filmikiem, zdjęciami, można je wysyłać na adres mailowy edk.popiasku@gmail.com. Bóg zapłać i nie wiem, czego się życzy, szerokiej drogi chyba nie, więc bezpiecznego i owocnego duchowo przemarszu podczas tej drogi krzyżowej szczęścia Boże. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
Thank you.
stoję przed kościołem. No tutaj przed tym głównym wejściem, no, na skrzyżowaniu, na środku, z kamerą. A gdzie jesteś? Ja widzę cię. No, popatrz tutaj. Lewo, macham, jeszcze lewo. O, tutaj macham ręką. Zobacz, tutaj, o, tu macham ręką. O, tutaj, teraz w prawo. Tu macham ręką, zobacz. Co? Fajnie wyszło. Co? Bliżej niż dalej, nie? Dobra, ale się nie spodziewam. Dobra, to jest fajne. 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 Dobra, to